Szczepanów to niewielka miejscowość położona kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Krakowa. W miejscu urodzenia świętego Stanisława powstało jedno z najważniejszych sanktuariów diecezji tarnowskiej. Sanktuarium mieści się w bazylice świętej Marii Magdaleny i świętego Stanisława. Tu odbywają się główne uroczystości religijne związane z osobą patrona Polski. W 1999 roku narodził się pomysł stworzenia nieopodal świątyni Panteonu Świętych i Błogosławionych. Dzięki tej nowej przestrzeni powstało kolejne miejsce sprzyjające modlitwie i przyciągające pielgrzymów. Na terenie Szczepanowa znajdziemy jeszcze dwa miejsca ściśle związane z kultem patrona Polski. Kościół świętego Stanisława oraz niewielka neogotycka kaplica Narodzenia świętego Stanisława z niezwykłym ołtarzem wspartym o pień drzewa dębowego, pod którym według wielowiekowej tradycji miał narodzić się święty Stanisław. Na południe od Szczepanowa, na malowniczych wzniesieniach Pogórza Wiśnickiego, rozłożyła się Lipnica Murowana. Najcenniejszą z istniejących tu świątyń jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO 15-wieczny kościół świętego Leonarda. Wewnątrz znajdują się trzy cenne tryptyki oraz unikatowe malowidła ścienne. Najliczniej goście przybywają do Lipnicy w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc. Znany na całym świecie konkurs ogromnych palm stał się wydarzeniem rozpoznawalnym daleko poza granicami Polski. Miasteczko to miejsce urodzenia świętego Szymona. Niewielki, jednonawowy barokowy kościółek stał się jego lipnickim sanktuarium. Trzecią lipnicką świątynią jest gotycki kościół świętego Andrzeja Apostoła. W południowej kaplicy znajduje się otoczona wielką czcią średniowieczna figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. Kult maryjny zawsze był niezwykle rozpowszechniony w polskiej tradycji. Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Tuchowie należy do najważniejszych tego rodzaju centrów w kraju. Barokowy kościół wraz z klasztorem Ojców Redemptorystów jest licznie odwiedzany, zwłaszcza podczas wielodniowego lipcowego odpustu. Ołtarz ozdabia otoczony czcią malowany na desce lipowej wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem. Wędrówka z miejsca urodzenia patrona Polski przez wielobarwny świat Lipnicy po tuchowskie sanktuarium dostarcza niezwykłych wrażeń. Na ścieżkach wiary i katolickiej tradycji można tu napotkać wyjątkowe skarby kultury.